Apoloniusz Tajner skomentował nagłe zakończenie kariery bardzo utalentowanego skoczka. Wiadomość przekazana przez dyrektora Polskiego Związku Narciarskiego jest niezwykle smutna. Apoloniusz Tajner skomentował informacje o nagłej rezygnacji obiecującego zawodnika w skokach narciarskich. Dla wielu będzie to wyjątkowo smutna wiadomość, że ten utalentowany skoczek podjął decyzję o wycofaniu się ze świata sportu. Apoloniusz Tajner skomentował zakończenie kariery bardzo zdolnego skoczka. Swoją decyzję sportowiec ogłosił nagle, chociaż był bardzo dobrze rokującym zawodnikiem. Od dłuższego czasu nie było już radości w tym wszystkim. Kiedy zastanawiałem się nad tym, co będzie dalej, rozważałem, że wrócę po jakimś czasie. Może poczuję głód skakania. Teraz jednak już nie biorę tego pod uwagę, tak Bartosz Czyż wytłumaczył podwody swojej decyzji w rozmowie z dziennikarzami portalu Sportowe Fakty. Wielkie nadzieje w młodym skoczku pokładał trener Maciej Maciusiak. Z wielkim smutkiem przyjął informację o jego rezygnacji, chociaż dobrze wiedział, że może do tego dojść. Rozmawiałem z trenerem Maciejem Maciusiakiem w cztery oczy. Była to moja decyzja, którą uszanował, powiedział były zawodnik w rozmowie z serwisem Skijumping. Apoloniusz Tajner rozumie decyzję młodego skoczka. Dyrektor PZN został poproszony przez dziennikarzy o komentarz w sprawie ogłoszenia zakończenia kariery przez zdolnego skoczka, Bartosza Czyża. Tajner podkreśla, że choć jest to bardzo smutna decyzja, to nie będzie miała kluczowego wpływu na formę kadry. W kolejce jego zdaniem czeka wielu utalentowanych, młodych skoczków. Dzisiaj grzeje, jeden. Nie żyje uwielbiany muzyk. Miał 27 lat, przyczyny są niejasne dwa. Urbańska, żona 60-letniego Józefowicza, przekazała radosną nowinę. Po tylu latach w końcu się udało, trudno się mówi. Jeśli ktoś musi, a powody są uzasadnione, trzeba powiedzieć szkoda. Na szczęście mamy szeroką grupę zawodników. Nic nam się nie załamało, stanowczo podkreślił Apoloniusz Tajner. Bartosz Czyż był reprezentantem klubu WSS Wisła. Dwudziestoletni skoczek pochodzi z Cieszyna. Był tegorocznym medalistą Mistrzostw Polski. Najlepsze newsy dnia, źródło, Sportowe Fakty. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.